CD Adventure 2 Webelhorn, nie? Najlepsza liga. Zobaczcie. Tu chyba pompka. Żadna woda nam nie grozi. Gore-Tex. Wszystko. Kurwa, że coś odpierdol. Witam wszystkich, 2 listopada, dzisiaj mamy 23 oczywiście rok, pierwszy dzień słoneczny od chyba 2-3 tygodni, tutaj na północy Polski. I właśnie tak sobie chciałem przejechać jeszcze na tej mojej maszynie, zobaczyć jak jest, jest tak. Już trochę rzeczy będzie zmienionych, szyba przyjdzie taka nowa. Wyższa i ciut szersza u góry, mimo że na off-roadzie ona się może nie sprawdzić, to no to tam mi zależy też na takich dojazdach naprawdę długich, bardzo długich, żeby ten komfort w kasku był jak najbardziej cichutki, mimo tam nawet zatyczek. Także dzisiaj taka rundka, może jeszcze tam parę rzeczy opowiem ciekawych, co tam jeszcze wymyśliłem. Halogeny przyszły, takie same jak w tamtym poprzednim oto zamówiłem, z tymi takimi X-ami dziennymi i włączonymi halogenami, chyba tutaj gdzieś to sobie zamontuję. Ostatnio miałem tu, to przeszkadzało, może będzie ciut lepiej, albo tutaj na tym od lusterka. No tak, muszę mieć jakieś fajne dojście do tych halogenów. O, widzicie jakie to jest fajne miejsce, już tu kiedyś byłem. Także taki malutki off-roadzik sobie zrobimy. No tu chłopy chodzą, coś zawsze znajdą, skuterki, nie skuterki. Jest zajebiście. To chyba normalnie z tej drogi to ludzie łowią. No jest wda, rzeka jakby coś. Ale tu się można pierdolnąć. Już mi się to za bardzo nie podoba. Już jestem obsrany. Ja pierd...
co znowu wymyśliłem, a tu na błoto te opony do dupy są. Ostatnio jak byłem, to myślałem, że mam dobre opony, a teraz już wiem, że są do dupy. Ale innych opon nie będę zmieniał, ponieważ do tej mojej jazdy, jaką ja preferuję, czyli tamte dojazdy będą dalekie gdzieś, czy tam gdzieś na Ukrainę, czy może jakaś Rumunia, coś może... O kurwa! Ale ślizgo. Z tyłu kurwa już nie daje rady opona. Ja tu się muszę wycofać. Ja pier... Jak ja to przejadę, to cud będzie. Coś tam normalnie opona latała, to jest... To że sobie ofa tu jak cholera zrobiłem. Jest tak! Widzieliście? Gdzie ja to kurwa myślałem, jak to co 3 tygodnie padało, że ja będę tu jeździł? Bo w dupie chyba. Tet! A nie taka jazda na dziś. Dobra, spierdzielam stąd. O Boże! Dobra, zobaczymy, zejdziemy najwyżej. O kurwa. Na takich drogach to ja sobie nie radzę, ludzie. O, widzicie? Takie tu błoto jest. Tu woda, tam woda się przelewa, może. Tragedia. Nie no. Jedziemy, chłopaku. Do wody czy gdzieś to wrzucić? O kurwa. Tylko to kurwa powalę. Nie no kurwa. Pomyśl człowieku, co ty robisz. No i na chwilę to zwal. I tak. I tak. I tak. Tu w butach ledwie łażę. Kurde. Jak ten Shivan, czy jakiś taki, nie wiem, czy ktoś ogląda na YouTube. Na Amazonii. Pociąg jedzie. O Boże. Jak tu kurwa ślisko. Ja pierdzie. Dobra. Już ledwie żypię. Tak, Shivan. Ja pierd... O kur... Jakie błoto. No to doświadczenie. Że tu przejechać, tam trochę sucho bardziej było. No tu wszędzie bagno jest. Ale sobie pojechałem. O kurwa, nie rozpędzę się tak, kurwa. Tu z 2 na godzinę wystarczy. O ja pier... Nogę gdzieś w błoto wsadziłem. A wkurwiają te podnóżki. Się mogły unieść. Dobra. Jedziemy, tu jest bardziej sucho. A widzicie, tutaj prawie do wody wpadam. Jeszcze liście tego, tamtego. Gdzież tu ja się wybrałem? Czy ja se kurwa obrażałem? Chyba gówno. Tu jeszcze na górze. Tu chłopak
chłopaki tam się kurde śmieją ze mnie, te rybacy. Trzeba stąd się ewakuować i się nie pokazywać tutaj przez rok. Jakie bagno. Wow. Wyjebanie. Kałuża. Na prawo tu przejedziemy. O, i tutaj już udajemy, że tak wiecie, pewnie jedziemy. Nie, nie, no wszystko. Ja to jestem pewniak. Tak, tak. Mistrz, mistrz. To nie jest zwykły kierowca, to jest mistrz. Offroadu. O Boże. Jak to mówią? Zostałem wyjaśniony. To jest najlepsze określenie. Wyjechał 2 listopada z domu i natychmiast został wyjaśniony. No ale tak coś tak czułem w moczu, to, że to tak może być dzisiaj. Tu z drugiej strony jest jakby druga część tej drogi. Właśnie się na nią dałem, ale tu na pewno nie może być lepiej. Czekaj, czekaj, to już widzę. Ja, jo, tam jest samo bagno. Ja pierdolę. Tak, tak, jakbym był głupi, to bym pojechał. No nie jedziemy tam, to dupy jest. Ta oponka to jest gówno. Taka na suche, na szuterki, coś. Ale no takie. Kurde, jak ciężko się kierownica rusza. Dobrze, to jedziemy dalej. Ło, jeszcze jakiś samochód tutaj. Zobaczcie, droga leśna udostępniona do ruchu publicznego. Aha, do ulicy Dworcowej, tylko tego nie przeczytałem. Po cholerę się tu pcham. Ale dobra, przejedziemy. Popatrzymy. Też ogólnie to nigdzie nie można jeździć. Tylko tu wszędzie takie pizdu mizdu. Tam jeszcze ktoś wyjeżdża. Łoś, bo tu już jest koniec drogi. No, ciur. Chuj mu. Jak to mówią. Za bardzo się tu szarpiesz, chłopie. To jest ta moja słynna ostatnia wycieczka. Taka nieudana. Także tak, jeśli chodzi o te koszty, by to wyglądało. Wow, 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 wow. Szybko. Jedziaj, 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 jedziaj. To jest jakaś półka? O kurde, gdzie ja sobie tu pozwoliłem? Będziesz tu prowadził zaraz. Ten motocykl. Nie chcę tu na tą stópkę stawać, bo to jest za grząsko. Czekajcie, złapię się za nogę. O kurde. Udało się. No, zobaczcie, jakie tutaj bagienka. Tam gdzieś płynie ta rzeka. O kurde. O kurde. O, jestem królem świata. Tam jakaś koparka, coś chyba gościu robi. Tu widzicie, można jeździć. Tu przyjeździć. Na kładach, czy na czym tam wtedy się może ubejować, o wszystko tutaj zahaczyć. Ła. No,
Także opony są do dupy, to już zostało wyjaśnione tak po 4-5 dniach. No ale na takie przejazdy, którymi ja będę jeździł, to mi wystarczą, bo ja nie kupię sobie takich kostek i pojadę 1000 km asfaltem i jest zedrę zaraz w jeden rok. I nie dość, jeszcze do tego ten dziadowski komfort będę miał. Tu. Dobra, wyłączymy to. Tak, tutaj planuję takie steraże nie montować, tylko takie są takie sakwy, że jakoś tu je tak zrobię i tak do góry lekko. Takie dwie małe, 9 literków. Żeby tutaj na tłumnie, chociaż taka można kupić osłony, to może na tej osłonce leży, tak się zaczepi. Takie na temperaturkę. No i wtedy tutaj bym miał ten namiot, śpiwór i taką gdzieś mniej więcej 50-litrową torbę jeszcze bym sobie kupił na ciuchy. To by zostało, to też by zostało, to mądra rzecz. Szyba teraz mam podniesiona, a ta, którą teraz kupiłem, będzie gdzieś równo tu, bez tej dziury. Wysokość ta sama, tylko te brzegi będą gdzieś takie. Tu się będzie rozszerzać i to moim zdaniem może strasznie pomóc mi, jeśli chodzi o jazdę. Tak dalej. No dobra. Dobra. Jest słabo dzisiaj. Ale idziemy dalej. Tam dron to tam w ogóle nigdy nie chce latać za motorem. To jest właśnie porąbane. Jakąś taką popieprzoną drogę sobie znalazłem, której nie jestem godzien. Ale nie, nic. Próbuję. Wezmę ten. Jak już się wypierdolić, to bez ABS-u, jak to mówią. O, patrzcie, jedzie samochód jakiś. Chyba tu nie będzie jechał, co? Mnie to kurde nie zniszczy. No bo jedziemy. Zobaczyć. Jak widzicie, no jest off-road. Nie no, kurde, jedzie tu, nie? Nie, on tu nie jedzie. O, widzieliście? Wjechałem w kałużę. Chcę cały motor pierdolę. Ja pierdolę, O kurwa, przejechałem. A to jest coś nowego dla mnie, jak przejechać. Nie wiem, jak to przejechać. Kurde, jestem osrany. Ja pierdolę. No się w to bagno wpierdolę. Dołem nie przejadę. Chyba, że mi się uda tak utrzymać ta góra, ale jak ona jest mocno śliska, to chuj nie przejadę. Albo spróbuję się tu trzymać jedną stroną nogi. Zjeżdża mi. Schodzę z niego. Nie będę pojebany. O. Kurwa, żebym coś odpierdolił. Już bym coś odpierdolił. Dobra, spróbujemy go wyłączyć. Na jedyneczce. I se... Przejdziemy, kurwa. No ale zobaczcie, co tu się dzieje. Jedziemy. Jedziemy, obok będziemy biec. Będziemy biec. Tutaj filozofa to nie ma żadnego.
Moja pierwsza. Kurwa, zjedź tu na tę lewą stronę. Motor. Nie chuj, nie chcę zjechać. I po tych krzakach. Zobaczcie to. Jebie go tu, kurwa, po tej. Woda leci tam. Woda mnie tu zalewa. Ja pierdolę. Jak tu nie nagrywać śmiesznych filmów, nie? No wejdziemy przez to błoto. Biegiem, biegiem, biegiem. Chuj, pośmiewisko jak chuj tu na okolicy, ale chuj z tym. O! Ja biedzie. Cały upierdolony. Mi pojeździł po błocie, polatał. Ne moljaj bavi dopomoti, meni pitnjati motocykl iz Banjuki. O, to są te opony. SRT, patrzcie, patrzcie. Pięknie. Mistrz offroadu. Ty, ja tutaj też nie przejadę. Ja to już stąd widzę. Ale ciul. Podjedziemy tam, zastanowimy się, pomyślimy. Kurwa, jedynkę wbiłem jak wchodziłem. Co to za mistrz? Ja pierdolę. Nie mogę nawet stópki złożyć tu gdzieś z górki se stanąłem. O. Dobra. Jedzie stąd, bo to jest śmieszne już. Już mi się tak ciepło zrobiło, że już nie chce mi się. Już mi dupie gorąco się zrobiło. Co tu? Tu tak przez środek pierdolnąć to. Hops, hops. Tu wtedy zrobić wycofkę. O. Jedziemy. Te opony mam obklejone teraz. No, widziałem siebie już jak tam, jak ten motor. Ostatnio to mi tylko spadł. Jak to się mówi, a tu tędy jedziemy. Przez pole. Ty, no co tam? Co tu z tyłu się dzieje? Kur. Dawaj, tu dzida. Kurwa. A jestem mistrzem. Ja pierdalam stąd. Boże. O, się wyżyłem, można powiedzieć. Dzisiaj się wyżyłem. Trzeba ze 2 złote wziąć na myjnię i spryskać to. Nic takiego, a znowu coś się działo. Ale już miałem. Już miałem tak. No już miałem naprawdę stracha, że za Chiny tam z tego nie wyjdę. Było to, że on się tam zanurzy, ale dałem radę. Tino, tino, tino. Wiecie, ja tylko sam jestem, także ja nie mogę podejmować jakichś większych ryzyk. Bo kto mi tam pomoże? No to może z tej ciężarówki, co tam ktoś by przyszedł się upierdolić, ale wątpię. O, jedzie
pociąg. Tak by to wyglądało. Krzysztof. Będziesz musiał tutaj wycofać motorek, bo tu nie przejedziesz. Widzicie, jak jest drogi jesienią. Nawet jak jest jeden dzień ciepła, to są nieprzejezdne. Ja bym się tu na to dał, to już by było po mnie. Także wiecie, się przewrócić czy nie? Wiecie, co teraz będzie? Przecofanko! Ja pierdzielę, że to takie jest jeszcze ciężkie cholerstwo. No ja się wprawię w nim. 100 razy się coś zakombinuje. To już się da radę. Kurde, znowu tę jedynkę wbiłem. A nie. Myślałem. Z tyłu taki wirażek kontrolowany poszedł. Także tutaj to ja sobie już nie pojeżdżę. Ogólnie to już tam do dupy pogoda, mówię, padało tyle tygodni. Co tam się, czego się teraz spodziewać? Ty, no coś mnie walnęło. Co to było? Dałem w plecy czymś. Gałęzią chyba. Ja pierdolę, no. No jadę i ktoś mnie przypierdolił. To musiałem go gdzieś podebrać. Już idziemy zobaczyć. Co to kurwa chodzi? Ja mówię, ktoś mnie przypierdolił. Ja pierdzielę. Chodź tu, dziadzie. Stój tu. Coś mi tu przypierdoliło. Zobaczcie, tu coś jest oskurowane. Oskurowane! No kurde, kamieniem dostał. Myślę, że to. Co? Mogło być. No chyba jest takie świeże. Ktoś gdzieś pewnie tu po... Pff! O, jak fajnie to światło widać. No normalnie mnie przypierdzieliło. Ja p***a, jak to wygląda. No jakbym gdzieś był, nie? To już bym mógł teraz jechać, się chwalić. O, wiesz tam, może na fejsie zobaczę, kurwa, co tam nie narobiłem. Jak wyglądają moje oponki, to mistrz. Mistrz świata. Pierwsza liga offroad. Tutaj na dystansie, kurde, 5 metrów. Dobra, jedziemy. Jakieś tam offroad. Ja nie planowałem takich rzeczy. Miałem tu o Ukrainie trochę powiedzieć, o tym moim wyjeździe, jakie tam są plany. O, tutaj. Pod nóżkami, mówią, tak sterować, muszę to też wyćwiczyć. Wiecie, coś w zasadzie, że jak chcę coś robić, to tymi, zamiast z kierownicą, to tymi podnóżkami faktycznie się da. Przyciskam jedną, drugą nogę. No nie wiem, czy to dobrze robię, ale trochę też gdzieś coś na ten temat słyszałem. Pajarko.
Dobra, sobie się nie wiem. Pokażę coś jeszcze. Normalnie jakik. Zobaczcie to. Spójrzcie. CD Adventure 2. Widzicie? Tu zakładam Webelhorn, nie? Najlepsza liga. Zobaczcie. Tu chyba pompka. No w takim czymś to można świat zdobywać. O, ubieramy. Żadna woda nam nie grozi. Gore-Tex. Wszystko. O, Donut Beach, Donut Tumble Dry, Donut Iron. Nic w ogóle. Nic nie można w tym robić, tylko jeździć na motorze. Właśnie to jest to. 65 zł w promocji. Kozak jak nic. Z takim czymś. Aha. Wkurza mnie, tutaj chyba klucz muszę zostawiać. Klucz wyjmiesz, to nie otworzysz. Co za gówno. Dobra. Kurde, długie światło włączyłem. Jedziemy stąd. Dobra, wyłączymy ten ABS. Według sztuki. I sobie tutaj to przeczyścimy. To macie tym. Tu. To sobie zrobimy. Dobra. Ło. Kurwa, gdzieś spadła ta stópka. Mam zawsze jakieś perypetie. Dobra. To jedziemy z koksem. Nie? Dobra. Gdzieś tu zetki włożyłem. Bo teraz będę szukał jak... Nie, są. Buty jeszcze sobie jakoś tutaj przeczyścił. No tak... Żeby nie po łańcuchu i tak dalej, jakoś tak mądrze to zrobić. Ale syf, o, klapka jest od GoPro. Zawsze myślę, że jej nie mam. To jest plus. Dobra, jedziemy. Spłukiwanie. Kurwa, będę miał mokro w butach. Ale dobra. Nie po łańcuchu. Za dużo. Kurwa, złotówka się skończyła. Trochę szybko. A to już budżet 2 złote jest. Kurde, tutaj same błoto, zobaczcie. To jej bioza. Dobra. Zawsze to będzie inaczej wyglądać, nie taki syf. O Boże. Jest git. Jest tak, jest tak, jest tak.